Poglądy i osądy. Dzień dobry, panie kapitanie. Witam serdecznie. A zatem rozwijamy to wasze nienasycenie, o którym tutaj mówił e, wasz e, prezes. Co by was usatysfakcjonowało, czym byście się naprawdę nasycili? Znaczy, jeśli chodzi o, o tutaj współpracę z Radiem, to na pewno e, chcemy dotrzeć do większej liczby liczby ludzi, tak, do większej ilości kibiców, bo e, gdzieś zanotowaliśmy już o, ogromny progres, e, jeśli chodzi o publiczność w tamtym sezonie, ale teraz myślę, że będzie nam dużo ciężej, a bez wsparcia publiczności i osób, które przychodzą oglądać to widowisko, no to tak naprawdę to by nie miało sensu. Ale naprawdę wsparcie kibiców jest takie ważne. Ma tak duży wpływ na to, jak gracie na parkiecie? No oczywiście, bo mecz rozstrzyga się niejednokrotnie w końcówkach spotkania, gdzie już tych sił wiadomo, że nie brakuje i nie wiem, czy to jest spowodowane u, u zawodników, bynajmniej ja mogę powiedzieć tak o sobie, że ja coś takiego przeżywam, że jak jest ten taki newralgiczny, kryzysowy moment i te trybuny gdzieś nas poniosą, to automatycznie zmęczenie, zmęczenie po prostu odchodzi i, i, i wtedy można wykrzesać z siebie 120 albo i nawet więcej procent. Naprawdę? Oczywiście. To jak, nie wiem, no, krzyczą Mateusz, Mateusz, dawaj, dawaj, to... To, to pana bierze? Znaczy, oczy, Oczywiście, że tak. To jest, no mówię, bo z reguły zawodnik y, nie skupia się na tym, co się dzieje dookoła, tak, bo jest bardzo y -hmm. mocno skoncentrowany w meczu, ale no przychodzi taki moment, gdzie tam można złapać chwilę oddechu i te trybuny ruszą, to naprawdę wtedy można przenosić góry, bo mieliśmy taki mecz z Benficą Lisbona w poprzednim sezonie, gdzie już y, mieliśmy odrobić cztery bramki straty, mieliśmy do przerwy minus dwa i i później się, no mówię, tam w 50 minucie wydarzyły się rzeczy, rzeczy, no niemożliwe prawie, że w sporcie, tak. To znaczy co? Proszę no, nam To znaczy to, że, że zanotowaliśmy jakąś tam serię udanych zagrań, doprowadziliśmy do remisu, nagle... E, I to pan wrzucał tych bramek? Po, no też mi się udało, też mi się udało i właśnie przy powrocie, w czasie tam jakiejś jednej z akcji, jak te trybuny gdzieś tam ruszyły, no to już było widać po chłopakach, że spojrzeliśmy na siebie i wiedzieliśmy, że, że, że już no, nie damy im szansy, tak. Czyli inaczej się gra, inaczej by się grało przy pustych trybunach, a inaczej przy pełnych i pełnych sympatii, tak? Znaczy ja jestem zdania, że jak ma nikt tego nie oglądać, to lepiej tego nie robić. Ale i tak dość dużo ludzi zaczęło przychodzić na y, mecze Guardiopole, bo. Podobno na każdym meczu są dwa tysiące. Oczywiście, a bywały takie, że było ponad trzy, tak? I, i to, jest, to jest bardzo fajne, bo mamy bardzo e, fajny, nowoczesny obiekt. Myślę, że wiele druż, zespołów może nam tego A poz... gdzie gracie? Ja wiem, ale po, niech pan to powie. Oleska 70, hala, hala widowiskowo-sportowa. To się tak nie nazywa. Dawny Okrąglak, <laughs> znaczy to i tak pewnie zostanie Okrąglak, ale... Oficjalna nazwa to jest... I teraz gracie tam, czyli już nie na Kowalskiej, tylko na ulicy Kowalskiej, w tej starej hali Gwardii, tylko w Okrąglaku. Tak jest. Przenieśliśmy się na, na Okrąglak, na co dzień tam trenujemy, tam mamy swoją bazę i myślę, że wszyscy jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. A co jest takiego w piłce ręcznej, że e, ż, ż, że przykuwa uwagę publiki, że... E ściąga sympatię kibiców. Czy znaczy może tak, ja nie chciałbym nie chciałbym tutaj negować ani krytykować żaden inny sport. Sam troszeczkę trudniłem się innymi innymi sportami wcześniej i. A jakimi? Troszkę, troszkę grałem gdzieś tam w piłkę nożną, troszkę gdzieś tam próbowałem grać w siatkówkę i, i może gdybym miał możliwości, nie wiem, gdzieś grania na wyższym poziomie, to może i bym został, został w tych innych dyscyplinach, tak to, że gram w piłkę ręczną, to byłbym totalny przypadek, no ale w pewnym momencie życia na to postawiłem i broń Boże tego nie żałuję. A wracając do Pana pytania dlaczego, dlaczego tak ludzie chętnie przychodzą, oglądają i, i dopingują. Dlaczego to się podoba? No bo moim zdaniem to jest prawdziwy męski sport. Myślę, że to jest gra brutalna, yy, gdzie nie ma odpuszczania i, i, i przede wszystkim jest widowiskowa, tak, bo e, akcja toczy się praktycznie w każdej sekundzie meczu i, i kibic jest zaoferowany tym widowiskiem, tak, e, nie ma przestrzeni. I to... padają nie dwie, czy trzy bramki, dokładnie, tylko 30 tam, lub 40. Ta, w dokładnie, sumie. więc jest, jest na co patrzeć, jest na co patrzeć i myślę, że my dodatkowo zyskaliśmy sobie sympatię tym, że po prostu my zawsze walczymy, tak, i ja, nieważne, czy my przegrywamy, czy wygrywamy, no zawsze staramy się walczyć, nawet jak nie idzie, no to widać, że y, wszystkim chłopcom zależy. Nie ma czegoś takiego, że ktoś się podda i, i po prostu, żeby tylko mecz się skończył, tak? A pan skąd jest? Ja ogólnie pochodzę z Podelbląga. Y, czy to jest y, normalne teraz w dzisiejszym polskim sporcie, że właściwie drużyny nie składają się już y, z y, ludzi, którzy no, wychowali się tutaj, że byli takimi trampkarzami, a później juniorami, a później seniorami Drużyny. Może powiem tak, że każdy zespół ma zespoły juniorskie, czasami nawet drugie drużyny, gdzie tam ci chłopcy się ogrywają, ale przeskoczyć wiek juniora a, i wejść od razu do zespołu. Ekstraklasowego, który gra na naprawdę wysokim poziomie, jest bardzo ciężko, więc często i gęsto ci chłopcy gdzieś tam się rozjeżdżają po niższych ligach, żeby się po prostu ograć. I jeżeli wskoczą na odpowiedni poziom, to jestem przekonany, że na pewno do tego swojego rodzinnego klubu klubu wrócą. Tak? A w gwardii jak to teraz wygląda? Ilu jest ludzi stąd, a ilu ludzi napływowych? Najemników, o, tak powiedz. <laughs> Najemników. No, z Opola na dzień dzisiejszy jest Adam Malcher i Przemysław Zadura, który też gdzie, którzy ci chłopcy też gdzieś tam wcześniej grali, grali po Polsce, zanim wrócili tutaj do Opola, a reszta, reszta to są przyjezdni, oczywiście nie wliczając seniorów, którzy teraz z nami trenują. Ale ja już też powoli czuję się opolaninem. Naprawdę? <laughs> Oczywiście. Długo pan już tu mieszka? To już jest mój piąty rok i ja. Jest... I co sprawia takiego, że pan się czuje opolaninem? Co panu najbardziej się podoba w mieście? Co, co, co jest myślałem, takiego, co pana pan, oswaja? Wie pan, wie pan, co przede wszystkim mam komfort psychiczny, jeśli chodzi o takie ży życie codzienne. Spotkałem wspaniałych ludzi, na których e, wiem, że mogę liczyć i, i niejednokrotnie mi pomagali i po prostu się tu dobrze czuję, nie czuję się tu obco, gdzieś ludzie mnie po prostu zaakceptowali mhm. i, i, i myślę, że to jest najważniejsze dla, dla sportowca, który zmienia otoczenie, że, żeby został przyjęty jak swój, a właśnie nie traktowany jako taki przysłowiowy najemnik. Wie pan co, bo, 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 bo to jest trochę tak, że no wiadomo, że Opole, które wystartowało Mówię o Guardiopole, e, wystartowało w, w europejskich rozgrywkach, nagle wskoczyło na europejski poziom piłki ręcznej. No, nie ma takich pieniędzy jak inne, inne kluby. E, czy wy nie jesteście podkupywani? Czy was się nie próbuje wyrwać stąd? Znaczy, powiem tak. Yy... Są oferty, i, i sam też y, takowe posiadałem. Też y, niektórzy chłopcy też wiem, że byli kuszeni innymi klubami, ale tutaj się wytworzyło coś takiego, czego wcześniej chyba w swojej karierze nie doświadczyłem, że my po prostu tworzymy taki fajny, zgrany zgrany Monoli, tak? I, I gdzieś te nasze relacje i z trenerami, czy to z zarządem są przynajmniej hmm, u tych starszych zawodników, takie bardziej partnerskie, tak? I hmm, może powiem teraz o sobie, że ja tego nie traktuję tak, że ok, mam kontrakt, co by się nie działo, to mi się tam wynagrodzenie należy. Nie. My bardziej podchodzimy do tego, że razem na coś postawiliśmy, i teraz yy, każdy dba o to, aby ten projekt wypalił jak najlepiej, tak? Mhm. Póki co idziemy z roku na rok do przodu, to się sprawdza. I szczerze, mi byłoby szkoda teraz iść yy, i zaczynać budować coś od początku. To bardzo krzepiące, co Pan mówi. Yy, nie kończymy jeszcze rozmowy, yy, bo Pan tutaj przyszedł prosto z testów wydolnościowych, o których w drugiej części już na Radio Opole 2 oraz radioopole.pl. Właśnie, na czym te testy polegały? Znaczy dzisiaj rano mieliśmy trest, testy na sprawdzenie mobilności naszych y, y, zawodników, tak i po prostu badaliśmy się, gdzie y, mamy jeszcze. Spore możliwości, a co musimy poprawić, żeby. Ale, ale, ale na czym to polega? Że co? Przyczepiają panu do ciała jakieś, jakieś czujki, a pan nie wiem, biegnie nie, 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 nie. na, na jakiejś bieżni, i wtedy widać. Nie, to spokojnie, to jest dzisiaj przede mną jeszcze akurat takie Aha. testy. Teraz jest ten czas, żeby się kompleksowo przebadać, po prostu żeby odpowiedni ludzie znający się na tym yy, powiedzieli nam co mamy robić, jak mamy robić, żeby po prostu być efektywniejszym, efektywniejszym w tym, co się Ale robi. To znaczy co krew, yy, prześwietlenia? Nie, 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 nie. To yy, idziemy tylko tylko jeśli chodzi o motorykę. Yy, a to o czym pan mówi, to oczywiście też mamy teraz mhm. współpracujemy z dietetykiem, yy, który będzie nas prowadził, bo szukamy też i jakby. Innych rozwiązań, które w tym profesjonalnym sporcie są codziennością. U nas jeszcze tego no, nie było w klubie. Myślę, że w piłce ręcznej też tego w Polsce nie ma. I jeżeli to nam gdzieś pomoże wejść chociaż o 1% na wyższy poziom, to po prostu jesteśmy zdecydowani to zrobić. To znaczy. Będziecie mieli dietetyka, który wam, wam będzie ustalał, co macie znaczy, jeść, znaczy, a czego nie jeść? Myślę, że każdy sportowiec y, jest świadomy tego i wie, jak ma się prowadzić, ale czasami po prostu, jeżeli ktoś spojrzy na to z boku, to na pewno wyciągnie jakieś błędy i, i je skoryguje. Mhm. Więc co jeść przed meczami, co jeść po meczach, co jeść w, w dni wolne. A jak się odżywia na przykład? No ja myślałem, że się odżywiam dobrze, aczkolwiek, no, brutalność okazała się, że tak powiem... To znaczy co, dietetyk skontrolował pańską dietę i tak, powiedział... No i po prostu wyszło, że... Mateusz, że... tego nie, tamtego nie, tak? No, Mówi się, znaczy? że kurczak, kurczak z ryżem jest, jest bardzo dobry, tak? I, i oczywiście jest, aczkolwiek... Okazało się, że tego kurczaka nie musi być wcale tak dużo, ale więcej ryżu, tak? I to już na przykład taki jakiś niuans. I żeby się po prostu ładować węglowodanami przed ciężkimi startami, żeby glikogen się magazynował w mięsie, ale to już... Pamięta pan słynnego banana i bułkę tak, małysza, bu bu prawda? Wszyscy się dziwili. Okazało się, że na tej prostej, nieskomplikowanej i zadziwiającej diecie Człowiek zdobył kilka medali olimpijskich. Znaczy, ja nie wiem na ile, na ile to była prawda z tą, z tą dietą. Pamiętam tylko taką reklamę, że, że właśnie faktycznie gdzieś tam nasz Adam, ja tą bułkę z bananem Niemcy podglądali, ale nie wiem, czy tak było naprawdę. Jeżeli tak było, no to, no to szacunek, szacunek dla mistrza. Pan jest obrotowym. Proszę nam jeszcze powiedzieć na koniec, co znaczy być obrotowym? Co to jest za pozycja w piłce ręcznej? No, myślę, że to jest pozycja troszeczkę inna niż wszystkie, bo ja jestem skierowany plecami do bramki zazwyczaj i mam taką troszeczkę czarną, czarną rolę na, na tym boisku, bo moim Rozszarpywać zadaniem jest obronę, tak? Moim zadaniem jest robić dziury i uzyskiwać pozycje dla, dla kolegów, tak? Czyli to jest, jest pan takim rozarabiaką bo, boiskowym? Powiedzmy, no tam gdzieś trzeba przytrzymać, czasami gdzieś trzeba kogoś nadepnąć na stopę, żeby sobie nie pobiegł. No. Oczywiście tak, żeby to sędzia tego nie zauważył. Oczywiście. Ale nie będziemy tutaj zdradzali Ej, na antenie. Tym bardziej, że jako radio misyjne musimy promować e, wszelkie zasady fair play. Oczywiście. Proszę pana, a m, jako kapitan, e, jak, jaka jest rola kapitana? Co no ja, co mam wszystkich w przerwie obejmuje i mówi panowie. Lecimy. No, jedziemy. Czasami, czasami trzeba komuś powiedzieć coś ostrzej, ale przede wszystkim dbać o dobre sprawy, sprawy drużyny. Tak? No, jeżeli ktoś ma jakiś problem, to zawsze, zawsze staram, się, staram się takiemu zawodnikowi pomóc, czy to wejść do zespołu, czy, czy, czy to jakiekolwiek by tam problemy nie miał, wie, że zawsze może na mnie liczyć i myślę, że taką najważniejszą um, Rolą kapitana jest to, żeby po prostu w tych ciężkich momentach, jak ktoś spojrzy na niego, żeby on nie dał poznać po sobie, że on jest po prostu w tym momencie słaby albo, albo już zwątpi w to. Także ja jestem skrajnym optymistą, tak jak, że ja zawsze widzę, widzę słońce i dla mnie zawsze jest ładna pogoda. Czyli co, przychodzimy na Gwardię, bo tam nas czekają dobre emocje, tak? Zdecydowanie, zdecydowanie polecam, zapraszam. A naszym gościem i zapraszającym był Pan Mateusz Jankowski, kapitan piłki ręcznej Gwardiopole. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Poglądy i osądy.